Specjalne sylwestrowe wydanie programu 7 minut na gości. Jesteśmy już z Państwem. Poranek. Odliczamy już powoli do tej godziny zero i odliczać będziemy w doborowym towarzystwie. Ilona Krawczyńska, Robert Rowiński ze mną. Witam Was serdecznie. Dzień dobry, cześć. Witamy. Jeżeli ktoś myśli, jaki klucz wybrałem do zaproszenia Was do programu, no to klucz taneczny przede wszystkim, bo wygraliście tegoroczną edycję Tańca z Gwiazdami, więc w takim roztańczonym rytmie chciałbym zacząć program, ale nie tylko o tańcu będziemy rozmawiać, też trochę innych tematów wejdziemy. Na razie mówię ja, za chwilę będziecie mówić wy, bo tak patrzycie, już wiem, że się gotujecie do tego, żeby powiedzieć coś, ale to za chwilę. Na początek J-Lo i Let's Get Loud. Może być? Ojejku, o, tak, ja nasza czacza. Wspomnienia. Proszę bardzo. Program 7 minut na gości, a ze mną przypomnę Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński. No to tak, zacznijmy sobie od tego tańca na początek, bo... Jak... musielibyśmy pokazać. To jest radio, proszę pana. Tak, ale cieszę się, że zostaliśmy zaproszeni właśnie na ten sylwestrowy wywiad i cieszę się, że padły słowa o tańcu, ponieważ Robert cały czas lubi mi dogryzać, że w tej parze to on tańczy, a mnie ciągnie przez parkiet, ale jednak wydaje mi się, że przez te 3 miesiące wspólnych treningów to trochę mnie wyszkolił. No więc... przez 3 miesiące to już nie ciągnę, tylko już tańczyliśmy, no już coś tam dygaliśmy. Ale to jest dobre skojarzenie. Podoba ci się to skojarzenie, że kojarzysz się tak z tańcem, rozrywką, bardzo, dobrą energią? Bardzo, tym bardziej, że ja od zawsze mam bardzo dużo energii, ja od zawsze kochałam taniec i marzyłam od zawsze, żeby się nauczyć profesjonalnie tańca. Zawsze byłam też tą pierwszą i ostatnią osobą na parkiecie, na imprezach, więc teraz tym bardziej doszlifowałam. Ja jak ciebie poznałem, to mi się zaczęłaś kojarzyć z dobrą energią i w ogóle energią. To były pierwsze minuty, jak poznałem Ilonę i stwierdziłem, Boże, to jest energia, więc myślę, że ta łatka w ogóle towarzyszy przez całe życie, a jeżeli chodzi o taniec, to chyba taka nowa rzecz dla ciebie, więc ty opowiedz. No, nowa rzecz, jeżeli chodzi o taniec towarzyski. Nigdy w życiu nie miałam styczności z tego typu tańcem i nie miałam pojęcia, jak trudne to jest. Więc nagle się okazuje, że jak ja myślałam... Jak łatwe przy mnie. Tak, oczywiście, jak przyjemne przy tobie. Ale ja myślałam, że mam dość fajnie roztańczone biodra, zawsze na imprezie to jakoś wychodziło, a się okazuje, że w ogóle w tańcu towarzyskim te biodra w zupełnie inną stronę mają iść. Więc no trochę było walki ze mną. Ale fajnie, bo dzięki temu, że my z Robertem się bardzo zgraliśmy na takiej płaszczyźnie energetycznej. My mamy naprawdę takie same spostrzeżenia na wiele tematów i bardzo się dogadujemy i byliśmy zawsze niesamowicie zgranym duetem. Nawet słyszymy od osób, którzy pracowali przy Tańcu z Gwiazdami, że chyba nigdy nie trafiła się w tym programie tak zgrana para. My byliśmy absolutnie pod każdym względem po prostu za sobą, jednomyślni, więc nam się super razem pracowało. Czyli ta chemia, krótko mówiąc. Jest tak? Ta chemia, jest ta chemia. Była mam wrażenie od pierwszego dnia, jak tylko się poznaliśmy. No pierwszego dnia to w ogóle byliśmy tacy nastawieni, że będzie super, no. Nie? Jakoś. Potem się trochę schody robiły, bo gorzej. To teraz Roberta zapytam, bo tak, bo często mówimy o tej energii właśnie, o tej fajnej, bo to jest to, co się dokłada do tańca na samym końcu, a jak się wychodzi jakby od drugiej strony, czyli jest energia super, ale żeby wejść te usystematyzowane kroki i w technikę, no to potrzeba jednak cierpliwości i na chwilę energię odłożyć. Jak to pogodzić? Jak to było w przypadku Ilony? Wiesz co, my to traktowaliśmy bardzo jako zabawę na początku. Ilona bardzo chciała się nauczyć tańczyć i miała dużo zdolności nauczania się w ogóle tych kroków. Więc mi kroki bardzo łatwo przyszły, jeżeli chodzi o uczenie Ilony, bo no i też ta chęć jej. Więc my trochę żyliśmy tą energią i chyba jakoś też mieliśmy takie założenie, że chyba taniec jest bardzo ważną rzeczą, ale chyba najważniejsze, żebyśmy się fajnie bawili. Nie presja wygranej, tylko jakby na pewno chciała Ilona się nauczyć tańczyć. Ja też to rozumiałam od samego początku, bo tych treningów mieliśmy bardzo dużo. Wręcz czasami było tak, że ja miałam jeszcze więcej siły, ja chciałam jeszcze. On już mówił, już dajmy spokój dzisiaj. Ja to robię 30 lat, więc trochę miałem już dość. No ale fajnie, naprawdę jakby nie mieliśmy takich momentów, że już się bardzo nie chciało, chyba że porozmawiamy o kontuzjach. No to one rzeczywiście nam przeszkadzały czasami w tym programie, bo były dość poważne co niektóre, ale i tak dawaliśmy radę. Tak, no jak ty nie byłaś kontuzjowana, to ja byłem kontuzjowany, tak, my tak więc zmianę. Ma na zmianę, więc coś wspieraliśmy w tych kryzysowych momentach. Słuchajcie, Sylwester kojarzy się też, zresztą kto ogląda nas... Z kontuzją. Ogląda nas. Kontuzja to na następny dzień. Z tym anturażem, bo mówię, tutaj mamy taki też specjalny program,
wieczorem, więc specjalna oprawa, są fajerwerki i tak myślę sobie też o tym tańcu z gwiazdami, że on trochę też taki jest, taki Sylwester co tydzień, prawda? Tak. To no nie tylko ze względu na cekiny, ale też na taką atmosferę podniosłem. Ale prawda? Właśnie te cekiny też bym chciała rzeczywiście podkreślić, bo ja w związku z tym, że od zawsze byłam taką bardziej chłopczycą i taką dresiarą, jak ja nagle weszłam do tego programu, to ja te kreacje co tydzień miałam tak niesamowite, że sama siebie nie poznawałam. I rzeczywiście mam wrażenie, że... A w obcasach przyszłaś na pierwszy dzień? Tak? Mhm. Że chciałam ci zaimponować, wiesz? No, ewidentnie. Dresiary. Tak. Ale rzeczywiście wydaje mi się, że normalnie, gdy kobiety po prostu żyją, mając normalną pracę, nie taką sceniczną, mają mało okazji do tego, żeby się tak odstrzelić. Więc takie sylwestry są super okazją. Ja dostawałam bardzo dużo wiadomości od kobiet, że tak zazdroszczą mi tych makijaży, tych fryzur, tych sukienek, że one też by chciały się, że też by chciały mieć okazję w swoim życiu, żeby tak wyglądać. Mhm. I wydaje mi się, że właśnie sylwester jest taką możliwością, żeby po prostu zaszaleć i tak bawić się mocno. Ja w ogóle mam takie miłe wspomnienie odnośnie ostatniego sylwestra, bo zostałem zaproszony do Dubaju, żeby zatańczyć w Operze Narodowej i to było dla mnie takie bardzo duże i tak podniosłe i sobie pomyślałem, że już jak tyle lat mam i podkreślam też to, że już jestem dość wiekowy i powinienem przejść na tą taneczną emeryturę, to pomyślałem sobie, że to będzie taki moment w zeszłym roku o tej 12:00, to już będzie koniec mojej sceny takiej tanecznej w tym Dubaju, w tej operze, tak pięknie. Ale na szczęście nie. I cały rok po prostu. Jak sylwester, tak cały rok. Mówią, że jak święta, to tak cały rok. No i co, narzekasz? Nie, absolutnie nie, tylko w ogóle mam takie miłe wspomnienia. Ale ci się trafiło w tym tańcu z gwiazdami, co? Ale że co? Kula? Kula się trafiła już wcześniej. No to jest w ogóle niesamowite, ponieważ Robert wygrał Taniec z gwiazdami, polską edycję z Moniką Pyrek, wyleciał z kraju. Co biegło też. Szalał niesamowicie na świecie, wrócił do Polski i od razu po powrocie znowu wygrał. Więc... Ale patrz, jak twoja agentka się zachowuje. Mówi ładnie, reklamuje wszystko. A jak? Ja za chwilę o to wszystko będę pytać. Ty nie myśl, nie unikniemy tych historii. Zresztą tak trochę twojej historii chciałbym zahaczyć, bo one się połączyły w Tańcu z gwiazdami, ale jakby nie było, przecież są bardzo różne. Jesteście trochę z dwóch biegunów. Macie takie wrażenie, czy nie? Nie. Nie. O, to nie. Jest zgodność. Ja mam wrażenie, że my jesteśmy tacy po jednych pieniądzach. No. Nie, w ogóle, no, ale to zaraz się dowiemy. Może czegoś nie wiemy o sobie. W sensie jakby ktoś z zewnątrz spojrzał na dwie historie i one są może różne. Myślę, że mamy dużo wspólnych cech. Mhm. Nie? I mimo wszystko, przede wszystkim mamy taki kręgosłup moralny bardzo wspólny. Takie podstawowe, najważniejsze chyba... zasady życiowe, którymi się kierujemy, są jednak takie same. No to myślałem, że jakieś brudy powywlekam, ale nie. Ilona Krawczyńska, Robert Rowiński, dzisiaj z nami w specjalnym wydaniu programu 7 minut na gości. Pierwsze 7 minut dobiegło końca, za chwilę spotykamy się ponownie. Sama poruszyłaś temat organizacji imprez sylwestrowych, to dobrze, wejdziemy w ten temat. Taki trochę rys historyczny, jeżeli chodzi o wasze doświadczenia. Ilona Krawczyńska, Robert Rowiński, przypomnę, z nami w studiu. No to tak... Ty organizowałaś sylwestry? Zdarzało się. Z przyjaciółmi. Ja mimo wszystko mam coś takiego, że uwielbiam duże imprezy, ale najbardziej i najlepiej zawsze się bawię jednak w takim ograniczonym, zaufanym gronie i domówki fajnie zorganizowane. To jest naprawdę super rzecz. I polecam. No, tylko nie zawsze je pamiętam. Kręgosłup moralny, pamiętaj. Pamiętaj. No, w takim zaufanym gronie czasami można ten kręgosłup rozluźnić. Robert? Czy ja organizowałem imprezy? Nie, ja głównie tańczyłem na sylwestrę, bo to jest taki okres, gdzie my... Czyli rzeczywiście... praca. Praca, ale no mówię, że miałem tę przyjemność ostatnio właśnie zatańczyć w tej Operze Narodowej w Sylwestra. Może wcześniej jakoś nie, bo byłem też w Tańcu z Gwiazdami, w Irlandzkim Tańcu z Gwiazdami i tam było tak, że nawet pierwszego musieliśmy trenować, więc to było takie związane bardzo z pracą, ale myślę, że podobnie jak Ilona, nie? Bo ty, Ilona, też prowadziłaś wielokrotnie imprezy w Polsacie, nie? Znaczy sylwestrę prowadziłam rok temu w Polsacie, i rzeczywiście był to dzień, w którym się skupiłam na pracy. Ale to ale taka po pracy przyjemna przenieśliśmy praca. Się na imprezę. To no jest właśnie, fajne grono. Jakby, trzeba też zaznaczyć, wyszykują, że... Wyszykują już nas, więc tak. My nie musimy się szykować. Siadam, a po północy tak już telewizji nikt nie ogląda, ani nikt nie ogląda show tanecznego, więc już jesteśmy zrobieni, tak. W sensie ubrani, ładnie, tak. Wyglądający i możemy się bawić tak. Dalej. I można kontynuować imprezę, a rzeczywiście w Polsacie mam takie wspaniałe grono przyjaciół. Mhm. To już nie są tylko współpracownicy, ale to są przyjaciele, z którymi po prostu fajnie ten wieczór spędzić. To wrócę jeszcze do tego Tańca z Gwiazdami, chociaż chciałem już tak iść w kolejne tematy, bo paru tutaj gości już miałem, którzy byli w Tańcu z Gwiazdami, i tancerzy, i uczestników. Kiedy ja tylko rzucam hasło,
Taniec z gwiazdami, ja widzę, jak te źrenice się otwierają. Mm-hmm. Naprawdę. I ci wszyscy ludzie mówią, to była dla mnie taka przygoda. To było coś tak niesamowitego. I tak sobie myślę, dopóki się tam nie jest, to chyba nie jest w stanie się tego tak poczuć. Kompletnie to jak nie. Wy to jeszcze czujecie? Wydaje mi się, że ciężko to przekazać i zrozumieć. My akurat jesteśmy osobami, które też działają w social mediach, więc nasi odbiorcy, nasi obserwatorzy widzieli więcej tej naszej przygody i wydaje mi się, że czuli bardziej tę przygodę niż po prostu widz telewizyjny, który widzi tylko jeden odcinek, a nie widzicie całego tego zaplecza. Ja kochałam... Nas widzieli 12. Tak, ja kochałam 10 odcinków było, 11, 10. Ile było odcinków? No dobrze, już nie chciałam cię tak poprawić, tylko w jednym odcinku, bo myślałam, że zobaczyli nas i już nas nie było. Ale nie, myślę, sytuacja... że troszkę też nas poznali. Tak, ale sytuacja jednak wygląda w ten sposób, że fajnie jest wprowadzać ludzi w kulisy i pokazywać te i wspaniałe momenty, i te trudniejsze. Dla mnie Taniec z gwiazdami jest jedną z intensywniejszych przygód, jakie w życiu miałam. Zdecydowanie. Bardzo mnie to też rozwinęło emocjonalnie, bo ja w ogóle idąc do tego programu byłam... Brawo! Dumny jestem z ciebie, ja że tam mówisz. Ja miałam takie granice, których po prostu nie chciałam pokazywać siebie. Ja zawsze byłam taka, że życie prywatne jest totalnie moje, więc gdy w Tańcu z Gwiazdami chcieli mnie otworzyć emocjonalnie, to ja się strasznie buntowałam. Ja uważam, że to jest program o tańcu, a ten program jest o tańcu, ale też przede wszystkim o emocjach. Buntownik z wyboru. No, ale no, to była trudna przygoda. Nie będę mówiła, że nie. To była trudna przygoda. Złamanie żebra, czy po prostu nawet jakieś kontuzje, które nam towarzyszyły w tym wszystkim. Mamy Sylwester. Ciężko. Co było przyjemnego w ogóle? Co było przyjemnego? No Robcio był przyjemny. No każda minuta z Robciem. Się podnieść nogę w ogóle. Rondo. Ty wiesz, co to jest alemana. Ja wiem wszystko. Batokado, feder finish, feder step. Już w ogóle wiesz, tak każdą imprezę może teraz. Tak, ale ostatnio nawet byłam na jednej imprezie na 30-leciu Polsatu. Poznałam tam różnych tancerzy i nawet jak z nimi rozmawiałam i zaczęłam rzucać nazwami, to nie mówię, Boże, jak profesjonalnie. I tu się pojawia temat wiedzy teoretycznej. I tutaj już do Roberta to się zwrócę. Pytanie do mnie, tak. No tak, właśnie. Chciałem ci przerwać, bo widzę, Robert, że patrzy tę stronę. Ale do ciebie mówią, panie doktorze? Nie. Jeżeli mówimy ja nie mam doktoratu skończonego, skończyłem studia doktorskie, więc nie mówię, panie doktorze. Ale też wiedziałem, że ja, jeżeli chodzi o studia, bo podejrzewam, bo nie wiem, czy mówimy, jeżeli chodzi o taniec, to tak, zwracają się, panie doktorze, jeżeli chodzi o taniec. Ilonka często właśnie zwracała się do mnie w ten sposób. Nie, ale my też się śmiejemy, że my leczymy już tanecznie, bo to nie jest tylko i wyłącznie, ja prowadzę studio tańca w Koszalinie, pasję od 15 lat. I mam takich zawodników, gdzie prowadzę finalistów Mistrzostw Polski. To nie jest tylko taniec, tak samo jak i Tańcu z Gwiazdami. To nie jest tylko fizyczność i jakby technika tańca. I to jest też psychika, to jest też sport i to jest też jakby docieranie do godzenie tych par, bo tam są kłótnie, przecież oni spędzają mnóstwo czasu ze sobą. My może się nie mieliśmy możliwości jakiejś takiej kłótni. Bo jak ktoś miał focha, to Robert zazwyczaj w tej parze. Aczkolwiek jeżeli chodzi o to leczenie i o tym, co wspominasz, to też piękne było to, że gdy brałam udział w Tańcu z Gwiazdami, dużo kobiet na Instagramie do mnie napisało, kurczę Ilona, zainspirowałaś mnie tym tańcem, ja cały czas poświęcam się komuś, cały czas zajmuję się mężem, dzieckiem, domem, pracą, potrzebuję czegoś dla siebie, zapisałeś się na lekcję tańca i piszą do mnie, że one się znowu jakoś tak zaangażowały w siebie, zauważyły siebie, zaczęły być znowu bardziej kobiece, bardziej energiczne. I to jest naprawdę niesamowite. Taniec odblokowuje wiele naszych takich sfer, więc fajnie jest zrobić coś dla siebie. I ten taniec to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry pomysł. A wracając jeszcze do tematu w ogóle mojej uczelni, to ja to zrobiłem wyłącznie dla siebie. Ja czułem, ja w ogóle uwielbiam się rozwijać. Pod względem tanecznym myślę, że też właśnie edukacyjnym. Chciałem to zrobić dla siebie. Jakby nie robiłem tego dla papieru. W pewnym momencie, gdy doszło do tego doktoratu i pisanie tej pracy doktorskiej, stwierdziłem, że to nie do końca jakby odda moją duszę artystyczną, że ja zasiądę z książkami, a ja jednak lubię sylwestry, bawić się i tańczyć, więc no raczej się poddałem temu. To było piękne dla mnie doświadczenie. Myślę, że takie doświadczenie, jak Ilona miała z tańcem, to ja miałam tak właśnie ze studiami i właśnie z moją pracą doktorską. A czujesz, że ta wiedza teoretyczna pomaga ci potem w praktyce? Myślę, że na przykład w takich sytuacjach, jak jestem teraz, nie? Bo my jako tancerze, no to trenujemy, no ja jak zawodowo tańczyłem, to trenowałem 6 godzin dziennie. I to każdy dzień po prostu spędzałem na sali, więc jakby nie miałem możliwości posiadania wiedzy tego, co się dzieje na świecie i w ogóle zawsze miałem z tym problem. Oczywiście można to zrobić, ale no my jesteśmy tak skoncentrowani, tak odklejeni jakby trochę od rzeczywistości, wchodzący w tą artystyczną przestrzeń taneczną, że ja czułem taką potrzebę, że ja nie muszę coś nadrobić i cieszyłem się, że gdzieś tam świadomie patrzę na rzeczywistość, że jednak
no fajnie się w różnych dziedzinach rozwijać. I powiem szczerze, że też mi pomaga bardzo tanecznie. Licznik wybił 7 minut. Robimy krótką przerwę. Ilona Bo Krawczyńska, moje 7 Robert minut. To było twoje 7 minut, a za chwilę będzie Ilony. Wracamy za moment. Czas start. Kolejne 7 minut odliczamy. Ilona Krawczyńska, Robert Rowiński. Spotykamy się w takim tanecznym gronie. Mimo, że już ustaliliśmy, Ilona profesjonalną tancerką nie jest, ale już niewiele jej brakuje, prawda? Potwierdź, Robcio, proszę, potwierdź. Ty już jesteś. Już jestem. Bez papierów. Bez papierów jak Robert. Nie, no ja wypiszę referencję. Ja zamiast papierów mam kryształową kulę. Ona jest potwierdzeniem tych umiejętności. Chodź z nią na imprezy. Tylko dość ciężka jest. Nigdy nie zapomnę, jak po wygraniu pozwaliśmy przed fotoreporterami i cały czas oni krzyczeli do Roberta, podnieś tę kulę, podnieś, a Robert po 2 minutach do mnie mówił, ona jest tak ciężka, już nie mogę, ręka mi się trzęsie. Bo ciebie dźwigałem wcześniej. No dobrze, słuchajcie, kulę zostawiamy. Teraz tak, chcę trochę tak wejść w te wasze historie pojedyncze, jeśli to jest w ogóle możliwe. Tak by trzeba było ścianę Spróbuj. Między wami, nie? Dobra. A teraz tak, Ilona. Jak ty siebie byś określiła jako... tak, wiesz, tak, czasami ja tak sobie też sprawdzam, przygotowując się do rozmowy, nie wiem, tak sobie w Wikipedię wejdziesz, gdzieś tam jeszcze poczytasz jakieś artykuły i czasami śmieszą mnie te takie zawarte w jednym zdaniu... Ligwajty takie w ogóle... Nie? Jak ty byś się określiła? Jak gdybyś miała tak o sobie napisać? Wiesz co, to jest dla mnie zawsze trudne, bo nieraz miałam jakiś wywiad, nieraz miałam jakieś sytuacje, gdzie proszono mnie o podesłanie nawet krótkiego bio. I bardzo często określają mnie nawet... Dobrze, że 5 stron napisałaś. Nie, nawet czasami określają mnie trenerką, czy w ogóle propagatorką zdrowego stylu życia, gdzie kompletnie się z tym nie zgadzam, bo ja z siostrą miałam firmę fitnessową i prowadziłyśmy niesamowite treningi, ale u nas w życiu jest bardzo ważna równowaga, więc można mnie też spotkać w kolejce na kebab, więc jakby to propagowanie zdrowego stylu życia to nie za bardzo jestem ja. Ale na pewno bym się określiła jako osobę, która... za wszelką cenę robi wszystko, żeby w życiu być szczęśliwym i po prostu spełniam swoje pasje, jestem bardzo ambitna i staram się osiągać swoje cele. Jakby nie lubię gdzieś tam zastygać w życiu. Myślę, że na pewno bym się określiła też jako osobę pełną energii i tą energią zarażającą, bo mam wrażenie, że to jest bardzo ważna rzecz w życiu i to się niesamowicie pozytywnie odbija na mnie. Gdy poznaję ludzi i daję im swoją energię, oni też oddają mi swoją i to jest takie fajne to wszystko, ale nie umiem tego spisać w bio czy określić jakoś. To jest takie trudne. Pan Robert. Boże, myślałem, że to pytanie nie trafi do mnie. Tak liczyłem, że wykorzystasz te 7 minut. Ja rzeczywiście zawsze stawiam na rozwój. Bardzo lubię różne rzeczy, więc ja to często się szybko nudzę. Stąd też jakby dotykam różnych płaszczyzn, że to tak powiem. I staram się jakby być perfekcjonistą w każdej z nich. Ale... Tylko nie w prowadzeniu auta. No bo tej nie dotknąłem. Ja po prostu jeżdżę. Nie koncentrowałem się nigdy. Wiesz, twój zderzak dotknął już parę razy. O, tam dotknął jeden. Czy jest pranie wrót. Z dotykiem mam bardzo dużo wspólnego. Więc na pewno ja lubię doświadczać, lubię bardzo emocjonalność, lubię kreować, lubię wymyślać. Lubię znaczy, też ja myślę, że spokojnie można cię określić artystą. Ty czegokolwiek nie dotkniesz, jakby każda dziedzina w twoim życiu jest taka bardzo artystyczna. On ma niesamowicie dużo pomysłów, jest niesamowicie kreatywny, ma ogrom wizji. My za każdym razem, gdy w poniedziałek okazywało się, że przechodzimy do kolejnego odcinka, ja szłam spać, przychodziłam rano na salę, a Robert się okazuje, że północy nie spał, bo już miał tyle wizji na nasze kolejne choreografie. Nie spałem, bo byłem z tobą na imprezie dzisiaj. Też cicho. Ale no, mimo wszystko no, głowę ma niesamowitą do takich rzeczy. Głowę, no, ale też osiągnięcia, prawda? Bo tak, trzeba o tych rzeczach mówić, trzeba się troszeczkę pochwalić. Trzeba... To jest król salsy. Ludzie muszą wiedzieć, z kim mają do czynienia. Na skromność, prawda? Nie umrę, więc nie. Jakby... Czyli nie masz z tym problemu, absolutnie żeby powiedzieć, nie mam co osiągnąłeś. Wiesz co, jestem dumny z tego, co osiągnąłem, więc ja też świadomie, jak mówiłem o Sylwestrze zeszłorocznym, to też świadomie trochę już mogę, myślę, zakończyć jakby pewną część swój rozdział taneczny, ale cały czas mnie ciągnie do tańca, cały czas tęsknię za tańcem i zawodowo się spełniam. Jakby scena cały czas mnie spełnia zawodowo, więc w pewnym momencie oczywiście mógłbym skończyć i zakończyć swoją karierę, bo mówię, że czuję się spełnionym tancerzem, ale
no jednak ta siła tej sceny, ta magia tych świateł cały czas ciągnie. Mm. To uzależnia, jakby chce się do tego. Naprawdę ciągnie człowieka do tego, żeby występować. Jak się to poczuje, to bez tego naprawdę jest jakaś taka pustka. No tak, niektórych to paraliżuje, a niektórych wręcz przeciwnie, tak. Nakręca. Was nakręca. Nakręca. O taniec, nakręca. Tak. Chociaż na przykład takie wystąpienia publiczne, jeżeli chodzi o rozmowę, no studiowałem dziennikarstwo, żeby sobie nawet też pomóc w tych kwestiach, ale to mnie paraliżuje jeszcze. Nie, już nie. No bo ty mówisz w tych 7 minutach, ja tylko minutę mówię. Ale wiesz, my sobie to siedzimy, gadamy, ale rozumiem, że chodzi o takie okoliczności, że trzeba stanąć przed publiką i coś mądrego powiedzieć, tak? To znaczy, to o, na mądrego, pewno mi się o. udało. Nie, ale nie, naprawdę radzi sobie Robcio. Też mam wrażenie, że trochę go rozkręciłam, jeżeli chodzi o mówienie, bo pokazałam mu, jak piękny potrafi zaczął. Być. Jak piękny potrafi być świat w social mediach, bo Robert nie miał takiego doświadczenia, jeżeli chodzi o Instagrama, a w związku z tym, że występowaliśmy razem i na jego konto zaczęły przechodzić osoby, które obserwują mnie, a ja mam akurat to szczęście z moją siostrą, prowadzimy konto razem, że my mamy wspaniałych obserwatorów, którzy czują dystans, którzy pozytywnie patrzą na świat. My nie mamy hejtu, ja zawsze mówię odpukać, nie mamy hejtu, bo mamy normalnych ludzi i gdy Robert poczuł ich moc, ich przyjazne nastawienie, to jakie oni dają wsparcie, to jak śmieszne wiadomości piszą, to on zaczął chcieć tworzyć tego Instagrama. Oni są bardzo zaangażowani. Bardzo. Ja na przykład miałem swojego Instagrama bez Ilony, który miał bardzo małe powodzenie. Sprzed Ilony. Sprzed tej epoki. I teraz mam tego Instagrama po Ilonie, więc ten po Ilonie rzeczywiście ci ludzie są totalnie inni. Oni są bardzo wspierający, rozmawiający ze mną. Ja wcześniej bym nie odpowiedział na wiadomość do osoby, której nie znałem, bo takim byłem człowiekiem. Wystawiałem jakby rzeczy z pracy na Instagrama, żeby po prostu jakby pokazać, czym się zajmuję i też Instagram stał się jakby taką wizytówką tego, co robimy. A rzeczywiście zmieniłem podejście. Teraz jest taki lifestyle w tym wszystkim i Robert niejednej osobie poprawia humor. Naprawdę potrafi zrobić super rzeczy. A ja dostaję bardzo często wiadomości: Ilona, stworzyłaś potwora. Że stworzyłam w ogóle influencera. To jest świetny wątek na początek kolejnej godziny naszego spotkania. Za chwilę do Państwa wracamy. Ilona Krawczyńska, Robert Rowiński. Nie uciekajcie nam. Wprowadzamy się w sylwestrowy nastrój, chociaż nie musimy się wprowadzać, bo to jest wesoło cały czas, jest, nie? Tak, zawsze. Tak, nie musimy nad tym pracować w ogóle. Ciekawy wątek w poprzedniej godzinie programu poruszyliśmy, wątek nieśmiałości. Tak w przypadku historii Roberta wyszło, że wspomniałeś o tym, że taki byłeś nie do końca ośmielony. No to jest ciekawe w przypadku tancerza, bo zawsze mi się wydawało, że tancerze są właśnie otwartymi ludźmi i to tak przede wszystkim z ciała wychodzi, że to jednak no tak, trzeba. Ruchowo, prawda? Tak, no ale wiesz, no jakby ciężko było być cały czas zamknięty, jak tutaj masz wulkan. Trzeba było się przebić, żeby cokolwiek powiedzieć w tej parze. Wiesz, no ta kamera chodziła wokół nas i trzeba było mieć ten film. Ja mówię, nie no, trzeba coś mieć, chociaż jedno zdanie do powiedzenia, bo my wyszedł też na idiotę. Chociaż nie raz wychodziłem. Ale słuchaj, ale jest taki moment, bo chyba w każdej znajomości tak jest, która gdzieś tam się pogłębia, że jest granica, do której dochodzimy takiej poprawności, a w pewnym momencie ta jednak kurtyna opada i mówisz, dobra. My mieliśmy w ogóle taki moment, bo przez to, że my bardzo od razu się polubiliśmy i poczuliśmy, że mamy ten sam żart, to w pewnym momencie tak na siebie spojrzeliśmy i powiedzieliśmy, ej, a może w razie czego ustalimy jakieś granice? Dokąd możemy, na jaki żart możemy sobie pozwolić, bo my po prostu już lecieliśmy, a też razem mamy taki sarkastyczny żart. Ja kocham takie żarty. Ale ja myślę, że też wszyscy rozumieli nasze żarty do końca, że więc to nas chyba broniło w tym, bo jakby oni wszyscy rozumieli, co my naprawdę mówimy i to myślę, że przeginaliśmy też. Tak, ale w ogóle ja muszę podziękować wam bardzo za zaproszenie, bo to zaproszenie też było bardzo fajną okazją do tego, żebym się znowu z Robciem spotkała, bo my mieszkamy w innych miastach i po tym, jak my przeżyliśmy wspólnie 3 miesiące, bo będąc 6 godzin... Jechałaś na miesiąc wakacji, dlatego się nie widzieliśmy. No, a teraz już też planujemy wspólny kolejny wyjazd, jakby ten program zrobił dla nas niesamowity prezent, nie samym tym, że nas zaprosił i że przeszliśmy przez wszystkie odcinki i wygraliśmy, tylko tym, że my się poznaliśmy. Bo ja mam wrażenie, że ta nasza relacja to już po prostu do grobowej deski, nie? Słuchajcie, to tak, kończymy temat Tańca z Gwiazdami. Chcę troszkę tak pogrzebać znowu w waszych życiorysach. Grzebiemy. Początki.
twoje początki. Ja mówię tak, w jakich początkach, wiesz, wracamy teraz takie trochę dzieciństwo, trochę takie jakieś myśli, które ci przychodzą do głowy, kiedy mówię przeszłość, ale pozytywne. Skupmy się na tych pozytywnych. Wiesz co, ja generalnie, mimo tego, że z moją siostrą nie miałyśmy najłatwiejszego startu w życiu, to my zawsze patrzyliśmy na to pozytywnie. I to, że na przykład, nie wiem, nasze koleżanki miały więcej, miały nowe rzeczy, miały oryginalne rzeczy, a my musiałyśmy na wszystko zapracować i od dziecka byłyśmy przez dziadka wręcz zabierane na pole do pracy, to my z perspektywy czasu patrzymy, że miałyśmy najpiękniejsze i najszczęśliwsze dzieciństwo na świecie, że żyłyśmy w małej miejscowości Trzemeszno, w domu jednorodzinnym i dziadek nas tak nauczył pracy, że my, słuchaj, jak się przeprowadziłyśmy na studia do Łodzi, to my byłyśmy tak zawzięte, że dzięki temu same stworzyłyśmy sobie niesamowite życie. Ja uważam, że ja jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, moja siostra też. My każdego dnia doceniamy to, co mamy i ja jestem po prostu niesamowicie dumna. Ja uwielbiam to, że ja potrafię być z siebie dumna i potrafię o tym mówić, bo mam wrażenie, że żyjemy trochę w takich czasach, kiedy ludzie powinni być skromni i sami siebie nie powinni chwalić. A wcale nie. Trzeba zauważyć to, jak dużo się zrobiło, bo to też nakręca na więcej. Więc no, ja mam same takie fajne wspomnienia. Były trudne momenty, ale ja każdy trudny moment jestem w stanie przełożyć sobie i wytłumaczyć sobie w pozytywny sposób. Czyli jest jakaś droga, którą przeszłaś, a czasami sobie myślisz o początku tej drogi? Tak, bardzo często. Wracasz? Bardzo często. Ja bardzo często do tego wracam, tym bardziej, że no, od kilku lat naprawdę moje życie wygląda zupełnie inaczej niż wyglądało. I nawet to, że ja mogę sobie pozwolić na wakacje kilka razy do roku, to jest dla mnie spełnienie marzeń. U mnie kiedyś w ogóle takie rzeczy nie wchodziły w grę. I ja za każdym razem, jak leżę pod tą palmą, to ja myślę o tym. Ja wracam wspomnieniami i ja za każdym razem po prostu się z tego cieszę, doceniam. Nawet dosłownie 2 tygodnie temu byłam w Meksyku i sama zrobiłam sobie taki wręcz motyw medytacyjny na plaży. Patrzyłam w te fale i łzy radości płynęły mi po policzkach, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Super. Więc ja kocham doceniać życie. Robert. Początki, no to przede wszystkim dla mnie tak samo jest związane z rodziną, oczywista sprawa, ale jeżeli chodzi o początki i taniec, bo to był, ja zacząłem tańczyć więc 7 lat, to jest przede wszystkim rodzice, którzy umożliwili mi to i też przepięknie to wspominam i jestem wdzięczny po dziś dzień, że miałem taką możliwość. Bo ja wywodzę się z małego miasta Koszalina, nie miałem tam możliwości, taniec towarzyski w latach 90. nie był bardzo znanym dla chłopca 7-letniego, żeby się rozwijać tanecznie i w ogóle. Więc ja musiałem podróżować do innych miast, żeby się rozwijać tanecznie. Więc to były takie dość czas, ale którego nie żałuję, spędzania z rodzicami w samochodzie, w podróży nie tylko za turniejami, wyjazdami, ale przede wszystkim za treningami. Więc ja byłem 3 razy w tygodniu w tym samochodzie i to był cudowny czas dla mnie, bo to było dla mnie takie dzieciństwo. Więc to są dla mnie takie początki, ale wyłączone z podróżą. Ja uwielbiam podróżować. Oczywiście na przestrzeni czasu i się to zrobiło to męczące, bo to była podróż wieczna, odwieczna podróż i miałem spakowane 4 walizki naraz, bo każda podpisana, do którego miasta lecę, ale de facto to są wspaniałe wspomnienia dla mnie. Spędzanie czasu z rodzicami, podróże. Ja mam wrażenie, że takie 7 minut jest zdecydowanie niewystarczające, żeby takie historie opisać, no, ale my przegadaliśmy je sobie, popowiadaliśmy sobie zawsze przy kieliszeczku. Jeśli zapytałeś Ilony, czy wspomina właśnie swoje początki, to ja, wiesz co, wspominam ze względu na to, że też to moje studio, które stworzyłem, to daje, myślę, że daje tym ludziom w Koszalinie możliwość, żeby nie musieli też tyle podróżować, żeby osiągnąć to, co ja osiągnąłem, więc myślę, że za każdym razem, jak wchodzę do studia, to mi się to przypomina, wiesz, po co to zrobiłeś, więc no, a tak to chyba myślę, że to bardzo pozytywne wspomnienie. A kiedy patrzysz na takich młodych adeptów, takich bardzo młodych, to sobie przypominasz siebie sprzed lat? No, mają łatwiej. Teraz dzieci w ogóle mają łatwiej. Nie wszystkie oczywiście, ale tak jak patrzę na nich, to mają dużo łatwiej. Ale oczywiście szczególnie ruchowo. Ja też widzę niektórzy, którzy mają taki dryg do tańca. Ja tańczyłem kiedyś bez rytmu, wyobraź sobie. Ilonko, że też mam deficyt. I rzeczywiście ja słyszałem na przykład sambę, słyszałem 5 razy szybciej niż leciała. Więc ja tańczyłem 5 razy szybciej. Dlatego naszą sambę przyspieszyłeś. A troszkę. Bo zawsze mnie energia ciągnęła. I jakby tanecznie, no mówimy, że wspomnieliśmy, że jestem osobą nieśmiałą, a jakby energetycznie wewnątrz, no chyba jest u mnie wulkan, bo ja zawsze przyspieszałem wszystko. Wszystko zawsze przyspieszałem, chciałem, żeby się działo. Cardio. No właśnie, my przyspieszyć nie możemy. 7 minut minęło. Zaraz wracamy. Ilona Krawczyńska, Robert Rowiński. Sylwestrowo dzisiaj Państwu się kłaniamy w Meloradiu. Nawet trochę przyspieszyliśmy rytmy z tej okazji, celowo oczywiście. Z Iloną Krawczyńską i z Robertem Rowińskim rozmawiamy sobie tak właśnie sylwestrowo, zabawowo, ale też z nutką nostalgii. To teraz
zapytać o te podboje internetu, o którym już wspomniałaś, o Instagrama, o te światy, które dla wielu, i też wcześniej, jak mówiłaś, dla Roberta nie są takie oczywiste i takie, takie do proste. Do tej pory nie są. Ale wiecie, dla wielu artystów i dla wielu, tak sobie myślę, ludzi show biznesu, to są też takie niezbadane trochę miejsca. Jak ty na to wpadłaś? Jak wy na to wpadłyście? Bo sama zresztą mówiłaś, że z siostrą przecież działacie i to tak naprawdę w tym tandemie taką popularność tak, zdobyłaś. Tak, totalnie w tandemie. Ja bez siostry nie wyobrażam sobie życia, więc nie wyobrażam sobie także tego życia internetowego bez niej. I nawet jak jesteśmy osobno, to i tak jesteśmy razem. Nasze relacje się przeplatają, co często jest bardzo zabawne dla naszych odbiorców. Ale ogólnie nasze konto powstało bardzo naturalnie, ponieważ my, gdy zakładałyśmy firmę fitnessową i robiliśmy różne treningi w różnych miastach, to okazywało się, że nasze prywatne konto na Facebooku czy cokolwiek takiego nie miały sensu, bo tam mieliśmy znajomych z naszego rodzinnego Trzemeszna. I co te osoby mają wspólnego z treningiem, który prowadzimy za chwileczkę w Łodzi czy w Warszawie? I stworzyłyśmy takie wspólne konto, na którym się takimi informacjami dzieliłyśmy. Pamiętam, jak tworzyłyśmy to konto i zastanawialiśmy się, jak je nazwać. Boże, siostry Krawczyńskie, po prostu nie, tak bez sensu, za długa ta nazwa. A każdy, ale to każdy z naszych znajomych, każdy z jakiejś branży, w której pracowałyśmy, czy to na pokazach, czy na jakichś sesjach zdjęciowych, każdy fotograf, wizażysta mówił, że o, przyszły to siostry z ADHD. Od zawsze miałyśmy taką przylepkę, nawet od dziecka. No i tak ta nazwa wybrała nas sama, włożyłyśmy sobie pomiędzy i. Do dzisiaj się śmiejemy, że gdybyśmy wiedziały, że to konto się tak rozrośnie, to pewnie jakoś inaczej byśmy je nazwały niż siostry ADHD. Ale przyjęło się i to tak sobie bardzo powoli i skrupulatnie rosło. I dzięki temu my po 8 latach mniej więcej prowadzenia tego konta mamy bardzo zaangażowane to konto. My wielu z naszych obserwatorów znamy osobiście właśnie z różnych eventów sportowych czy jakichś innych spotkań. To są też osoby, które wiedzą, że mamy tak duży dystans i tak bardzo lubimy to, co robimy, że gdy nas widzą na ulicy, to podchodzą zbić piątkę, zrobić sobie zdjęcie. To są zawsze fajne osoby. Zawsze Robertowi o tym mówię, że jestem tak bardzo dumna z tego, jacy ludzie nas obserwują. I bardzo to odczuliśmy też właśnie w programie, bo mieliśmy niesamowite wsparcie. Gdziekolwiek na profilach tańców z gwiazdami, gdziekolwiek nie były jakiekolwiek anotacje na nasz temat, to po prostu chmara ludzi kibicowała nam i to dmuchało w nasze skrzydła. A jak ty to widzisz, jak, kiedy wchodziłeś trochę, no sam mówiłeś, że no, może nie wchodziłeś, ale tak szerzej. Nie, powiem szczerze, że nawet bym wchodziłem, szczerze powiem, bo ja w ogóle nie znałem Instagrama od tej strony kompletnie. Dla mnie w ogóle poznanie Ilony kojarzy się w ogóle z taką wielką wiedzą instagramową, którą uzyskałem właśnie dzięki niej. Ja tak naprawdę poznałem to wszystko, nawet nie miałem wizji, że to jest tak, ja zmieniłem zdanie na wiele rzeczy. Dla mnie Instagram był taki, że ja miałem takie uczucie w ogóle, że ja sobie chyba w ogóle nie będę go prowadził, że ja się tam za bardzo odkrywam, że też pokazuję rzeczy, które nie powinienem pokazywać. Jakoś tak kompletnie miałem inną wizję teraz, a Ilona mi pokazała, że to jest takie bardzo naturalne, no, że ma kontakt z tymi ludźmi, że ci ludzie ją wspierają, że ona im pomaga w jakiś sposób. Ci ludzie też wielokrotnie pomagają Ilonie. I ja sam tego doświadczyłem w ogóle, będąc w tym programie przy niej, bo pewnie by przy innej partnerce bym tego nie doświadczył. No powiem szczerze, że pozytywnie się nastawiam do Instagrama z tygodnia na tydzień, bo też staram się w ogóle to prowadzić dalej, nie? Tak, to jest super, że on to kontynuuje, bo ludzie marzyli o tym, żeby nie stracić Robcia. Się do niego przyzwyczaili i bali się, że gdy ten program się skończy, to nagle skończy się też dla nich Robcia zniknie nagle z twojej relacji. Ale powiem szczerze, że samemu jest bardzo ciężko, no bo jednak Ilona jest tą lokomotywą w ogóle tego Instagrama, którego stworzyliśmy gdzieś tam, mówię o moim, bo ja twierdzę, że mój Instagram jest Ilony Instagramem, to jest jej dziecko. Nawet mam, słuchaj, dostęp. Prawa autorskie, nawet mam dostęp. Tak, bo ja ostatnio straciłem swoje konto, bo oddałem hakerowi w ogóle swój kod. Nie, więc nie rozmawiajmy na ten temat. Gdy ktoś do was napisze, że macie mu podać swoje hasło instagramowe, nie należy tego robić. Dobrze nie wiedział. No. Jeszcze program edukacyjny nam wychodzi tak, przy okazji. Dobrze. Tak, ale naprawdę Instagram jest fajny i mam wrażenie, że często niektórzy ludzie myślą, że jest to bardzo płytkie miejsce, bo wiele kont rzeczywiście takich jest. Wiele kont pokazuje przekłamane, przekoloryzowane życie, które powoduje, że ktoś, kto nie ma tak kolorowego życia, ogląda to i ma słabe myśli na temat swojego życia. Czasami dochodzi do takiej zazdrości, czasami dochodzi nawet do stanów depresyjnych, bo ktoś ma
idealny dom, idealne wakacje, idealne dziecko, a my pokazujemy to życie bardzo autentycznie i bardzo prawdziwie i dzięki temu wydaje mi się, że mamy tak ogromne wsparcie od ludzi, bo nie okłamujemy, pokazujemy życie, jakim jest i w tym wszystkim jest dużo żartu, dużo dystansu, dużo osób oglądając nasze story śmieje się niesamowicie, a czasami się wzrusza, czasami się czegoś nauczą. My tak próbujemy przemycić różne fajne rzeczy na tym naszym koncie i to jest dla nas zawsze wspaniałe, zawsze. Czyli znowu mówisz nasze. Nasze. Tak, bo tu nie ma osobnych bytów, tylko ty jesteście, funkcjonujecie cały czas jako para. Tak, znaczy ja mam w ogóle dwa duety. Ja mam duet z Robsiem, mam duet z siostrą, więc generalnie zawsze jest nasze. Może ja jestem te i w końcu. Ale ci nie jest źle z tym, rozumiem. Nie, absolutnie. Ale tak, już też jak poznałam Robcia, mówiłam... Ja też poznałem Milenę w ogóle, więc też znaleźliśmy się fajnie. Ona tańczyła z nami. Mieliśmy taką właśnie okazję, żeby potańczyć z Siloną i jakby spędzić z nią ten tydzień. Z Mileną. I spędzić z nią ten tydzień taneczny w ogóle, więc ona troszkę też dowiedziała się, co my robimy w ogóle na tych zajęciach, bo ona na początku była na mnie trochę zła, że był taki słaby kontakt ze mną w tym programie. Dopiero gdy spędziła z nami tydzień, zrozumiała, że my trenujemy, jemy, śpimy, imprezujemy, trenujemy, jemy. Więc nie ma czasu na zbyt wiele innych dodatkowych rzeczy. Ale a propos też takiego życia w duecie, to kiedyś też tak spojrzałam na Robcia i mówię, wiesz co, już nie ma ja i ty. Już teraz jesteśmy my. No dobrze, słuchajcie. Dobiega końca już nasze 7-minutowe spotkanie kolejne. W kolejny wątek nie wejdę, bo nie zdążymy już nic powiedzieć. A ty masz Instagrama? Masz. Mam. Lubisz? Lubię, ale też tak umiarkowanie, wiesz, ja też się podpytuję, tak sobie myślę, że kiedyś trzeba wejść w ten świat. Ja kocham, wiesz, za co Instagrama i takie życie w social media. Różni się właśnie, chociaż radio jeszcze ma tę dwukierunkowość, słuchacz może zadzwonić, w telewizji jest trochę inaczej. I ja kocham właśnie social media za to, że to jest kontakt dwukierunkowy. Ilona Krawczyńska, Robert Drowiński. Wracamy za chwilę. Czas start. 7 minut ruszyło. To już ostatnie nasze 7 minut, o więc nie, musimy jeszcze, słuchajcie. Tak, musimy się skupić. To mów szybciej, Ilonko. Zobaczyć nas jeszcze kiedyś. Przypomnę, Ilona Krawczyńska i Robert Drowiński dzisiaj są ze mną. Oczywiście, że was zaproszę. Super. No. A jak nie, to się wprosimy też. Słuchajcie, najlepszy Sylwester w waszym życiu, jaki to był? Ojejku. 3 lata, 4 lata temu, chyba coś takiego, z moją przyjaciółką zorganizowałyśmy po prostu domówkę w małym gronie. I do dzisiaj, gdy rozmawiamy właśnie z moją przyjaciółką Martą, jak rozmawiamy o Sylwestrze, to mówimy, że chyba nigdy tego nie przebijemy. I nie wiemy, co było tak naprawdę sukcesem tego wieczoru, że bawiłyśmy się tak fantastycznie, ale jakoś tak aura sprzyjała, jedzenie było pyszne. O alkoholu można mówić? To delikatnie dzisiaj wyjątkowo. No to wyjątkowo. Kilka kieliszeczków było super. I tak naprawdę, no nie wiem, dobra muzyka puszczana przez nas, wszystko po prostu stworzone przez nas i wiele nie trzeba było, a to był Sylwester moich marzeń. A ja w ogóle mam taki zwyczaj, miałem z moją przyjaciółką, zawsze wyjeżdżaliśmy za granicę na Sylwestra, wtedy, gdy nie pracowałem, bo czasami się zdarzało, że byłem na scenie. Więc... I za każdym razem, jak wylatywaliśmy, no to wylatywaliśmy, to był jakiś, nie wiem, może piątek, ten dzień poprzedzający Sylwester. I my zawsze szliśmy ten dzień poprzedzający Sylwester na imprezę. I my już nigdy nie mieliśmy siły na tego Sylwestra i dopiero szliśmy w pierwszy dzień na tak naprawdę w ogóle na jakiś obiad czy na jakąś kolację. I więc u nas się tak przyjęło, że my tego Sylwestra obchodzimy dzień wcześniej. I zawsze się spotykamy i pijemy szampana dzień wcześniej, ale o północy tradycyjnie w ogóle, więc wchodzimy jakby nie w nowy rok, tylko dzień poprzedzający. To jest ale fajne, tu ja muszę złamanie. Jeszcze coś powiedzieć. Ja myślę, że Robcie to nie zdziwi. Wyobraźcie sobie, że kiedyś jednego Sylwestra przespałam, bo się tak najadłam przed. Najadłam się. Tak się najadłam, że mówię, drzemnę się na kanapie. My to w ogóle mamy taką właśnie historię w Tańcu z Gwiazdami, bo nas pytali w ogóle, czy tam odnośnie jedzenia. Ja właśnie zawsze mówiłem, Ilonka to obiad za kanapką, nie? No bo to po prostu ona cały czas je. Kocham jeść, kocham jedzenie, zjem wszystko, nawet kamienie. Ciekawe to jest. Bardzo dużo jem. Od zawsze. Bardzo. Potwierdzam. To słuchajcie, jeszcze zapytam o tę presję, bo ta presja jest i często o niej mówimy, że trzeba się jednak dobrze bawić. Co by się nie działo, to musi być impreza. Wy taką presję czujecie? Nie myślę o tych latach, wiem, kiedy pracowaliście, ale kiedy imprezowaliście. Wiem, o co ci chodzi i powiem ci szczerze, że ja tak mam nie tylko z Sylwestrem, ale z każdą inną imprezą. Jeżeli za bardzo się nastawię i za bardzo chcę, to często to są średnie imprezy, bo chyba mamy za duże oczekiwania. A jak się idzie na taką imprezę, tak po prostu, a zobaczymy jak będzie,
to zazwyczaj bawię się najlepiej. Więc ma, naprawdę fajnie jest się po prostu nastawić, że to jest impreza jak każda inna. Po prostu do tego wszystkiego o północy jest odliczanie. Ale żeby się skupić na tym, co jest najważniejsze, czyli na towarzystwie. Mhm. Bo co by nie było, gdzie nie będziemy się bawić, jak nie będziemy wyglądać, czy bawimy się w piżamie, czy w cekinach, to jednak to towarzystwo robi robotę. Ja to uwielbiam się bawić, uwielbiam chodzić na imprezy. I Rob się uwielbia wszystko, co piękne, więc u niego to cekiny na pewno. Cekinów nie za bardzo lubię, szczerze powiem. Za dużo się chyba w nich natańczyłem w życiu. Ale powiem szczerze, że jeżeli chodzi o presję, to ja w ogóle nie mam żadnej presji, bo ja uwielbiam imprezy. Ja uwielbiam tańczyć, uwielbiam chodzić do ludzi. Jedyną presję, co mam, jeżeli chodzi o Sylwestra, to właśnie taki, że mam przemyślenie odnośnie zeszłego roku i przyszłości następnego roku. I to jest moja największa jakby taka presja, bo taka presja... Taki rachunek jak, sumienia. Tak, jaka będzie impreza, to ja wiem, że zawsze będę się świetnie bawił. Nawet jakbym miał się znaleźć sam na bezludnie. No to ja wiem, ja wiem. Rok ciągle sobie tańczył. Tak, uwielbiam też te spędzać czas ze sobą. Tak. Często wyjeżdżam na wakacje. A wiesz, byłem kiedyś na imprezie z tancerzami, oni w ogóle nie tańczyli. Ja też nie tańczę. Nie tańczysz? Nie, tańczysz, ty się dziwnie wijesz, on jak taka kobra. On nagle w ogóle na imprezie... Ja ostatnio, tak jakbym miał czapkę z Daszkiem. Ostatnio z jedną tancerką z Tańca z Gwiazdami się śmieliśmy, że Robert jak jest na imprezie, nagle zapomina, że jest tancerzem i robi dziwne rzeczy. A ja ostatnio byłem ze znajomymi na imprezie, którzy patrzą na mnie i mówią, nie no, ten to przegina w ogóle z tym tańcem, a mój kolega do kolegi mówi, nie no pozwól, niech sobie myśli, że jest w tym Dubaju na tej scenie, na tej Sylwestrze, więc może czasem tańczę. Czyli w swoim świecie, a to ładne jest, tak, że tak się zamykasz w swoim świecie. Tanecznym. Pozytywnym, tanecznym, tak. I niewielu do tego świata wprowadza. A to prawda. No. Naprawdę? Tak. No trzeba rzeczywiście, no ja muszę jest sobie... wybiórczy. No. Tak. Tajemnie, czy jesteście teraz. No, rzeczywiście, trochę tak mam. Dobra, słuchajcie, teraz tak, 2 minuty nam zostały. Postanowienie jakieś macie na ten przyszły rok? Wiesz co, ja poprzedni rok zakończyłam tak, że miałam wrażenie, że to był najlepszy rok w moim życiu i zrobiłam najwięcej dla siebie i pod względem prywatnym, i pod względem rozwoju, i pod względem zawodowym, bo naprawdę poprzedni rok był dla mnie niesamowity. I nagle ten się rok kończy i mam wrażenie, że zrobiłam jeszcze więcej niż poprzednim i aż jestem w szoku, bo nie spodziewałam się, że jestem zdolna do tego, żeby zrobić jeszcze więcej. Więc aż boję się pomyśleć, co może przynieść kolejny rok, jednak mimo wszystko teraz nastawiam się na trochę więcej odpoczynku. Trochę za bardzo zajechałam się w tym roku, za dużo wzięłam sobie na głowę. I chcę, żeby ten przyszły rok już jednak był troszeczkę spokojniejszy, nadal zawodowo fajny, ale taki z odpuszczeniem niektórych rzeczy. Tylko ci przypomnę, przed chwilą mówiłeś, że z Meksyku wróciłeś, przed chwilą jestem. No i będzie Meksyk, no. Meksyk zawsze musi być. A ja, jeżeli chodzi o postanowienia noworoczne, to nie mam, bo w zeszłym roku przeszedłem na emeryturę, a tańczyłem w tym roku więcej niż kiedykolwiek. Miałem cudowny, bym powiedział, miałem rok, jeżeli chodzi i zawodowy, i w ogóle prywatny. Więc w ogóle chcesz o mnie coś powiedzieć teraz? Tak wiesz, no jak po 12 latach od kryształowej kuli podnoszę ponownie kryształową kulę, więc jest czym się chwalić. No ty też się wplątałaś, no bo wiem, że też jesteś częścią tego roku, więc chyba nie, nawet nie wiem, czy warto myśleć o przyszłym roku, bo to nigdy nie wiadomo. Ja jeszcze mam taką tradycję, że zawsze co roku kupuję sobie nowy obraz, żeby zapoznawać się ze sztuką i na ten rok był cały ze złota, więc myślę, więc że ten też uważam, rok że ze mną jest związany, pamiętny, bo jestem takim złotkiem jego. Ja sobie lubię mu wmawiać, on mi kryształowa kula też jest złota. Tak, ale ja też mam czasami. Więc ja nie robię postanowień. Ja czasami mam coś takiego, że jak ktoś mi na przykład zadaje pytanie, gdzie widzisz siebie za 5 lat, to ja mówię, że 5 lat temu nie spodziewałam się tego, że będę tutaj, więc nie chcę o tym marzyć, o tym myśleć, bo mogę, nie, mogę, wiesz, przestrzelić się jakby życiowo względem celu, więc niech się dzieje. No właśnie, niech się dzieje. Carpe diem. I te puenty nam się same robią, w ogóle nie musimy tego prowokować i bardzo wam dziękuję za to, że tak ładnie zakończyliście rozmowę. Jeszcze się pożegnamy za chwilę. Dobrze. Ilona Krawczyńska, Robert Drowiński. Zaraz wracamy. Mamy nadzieję, że nakręciliśmy państwa pozytywnie na ten sylwestrowy wieczór. 12 godzin pozostało do tego ostatecznego odliczania, więc tak zostawiamy z tą dobrą energią. Myślałem, że mamy jeszcze 12 godzin wywiadu dla ciebie, Ilonko. Nie dałbyś rady? Nie dałbyś rady? Ja dawałem 8 godzin nie na sali, więc dałbym. Dalibyśmy radę. Tak, ale no, nastrojenie pozytywne jest bardzo ważne. Cieszmy się tym dniem, bawmy się. Idziemy do przodu, bawimy się. Bardzo wam dziękuję za to, że przyszliście do mnie. My dziękujemy za wspaniały dzień. I szczęśliwe
Szczęśliwego nowego roku, wspaniałej imprezy. Cudownego roku. Dla was również. Player meloradio.pl, tam jesteśmy, gdyby ktoś się dołączył do nas teraz i nie wiedział, co tu się wydarzyło wcześniej. No i oczywiście można nas zobaczyć, ja to powtarzam, bo to jest bardzo ważne. 8 kamer tu mamy w studiu, 8 kamer. I z tych wszystkich 8 kamer mogą państwo... Big Brother. Na bogato. ...sobie pooglądać. I jeszcze raz przypomnę, Ilona Krawczyńska, Robert Rowiński dzisiaj państwa w ten nastrój wprowadzali. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz. My dziękujemy jeszcze bardziej. Do zobaczenia, do usłyszenia, a jutro w programie widzimy się i słyszymy z Krzysztofem Ibiszem noworocznie. O, młodo.